Opowiem Państwu, jakie są przyczyny nadmiernych ilości flegmy i jak poradzić sobie z flegmą zalegającą w drogach oddechowych i gardle, czyli jak ułatwić jej usuwanie. W tym materiale podzielę się zarówno fachową wiedzą, jak również podam kilka domowych sposobów. Najpierw dwa słowa, czym jest sama flegma. Otóż flegma, nazywana inaczej pulpociną, to nic innego jak naturalna wydzielina dróg oddechowych, która w swoim składzie zawiera przede wszystkim śluz, który to w warunkach fizjologicznych pokrywa właśnie drogi oddechowe i działa na nie osłaniająco. Jednak w różnych stanach, np. chorobowych, może dojść do nadprodukcji gęstej flegmy, która zaczyna zalegać w drogach oddechowych, a także przedostaje się do gardła, gdzie spływa po jego tylnej ścianie, a następnie jest połykana. Teraz krótko o tym, skąd biorą się nadmierne ilości zalegającej flegmy w drogach oddechowych i gardle. Ta wiedza jest bardzo ważna, ponieważ nasze kroki zaradcze powinny być w dużej mierze dostosowane właśnie do samych przyczyn nadprodukcji flegmy. Przede wszystkim główną przyczyną takiego stanu rzeczy są infekcje wirusowe, a rzadziej infekcje bakteryjne. Mam tu na myśli m.in. nieżyt nosa i zatok przynosowych, zapalenie gardła, zapalenie tchawicy, a także krtani. Tu jako ciekawostkę wspomnę, że przedłużające się zapalenie zatok i błony śluzowej nosa przyczynia się do pojawienia tzw. zespołu przewlekłego spływania wydzieliny po tylnej ścianie gardła. Jest to sytuacja, w której, jak sama nazwa wskazuje, dochodzi do spływania wydzieliny w gardle, co wiąże się z dodatkowymi objawami takimi jak uciążliwy kaszel, konieczność odchrząkiwania i odkrztuszania flegmy. Należy również wiedzieć, że gromadzenie się flegmy w drogach oddechowych i gardle może być spowodowane poważniejszymi problemami zdrowotnymi. Mam tu na myśli astmę, zapalenie oskrzeli i płuc, alergiczny nieżyt nosa, mukowiscydozę, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc, a także gruźlicę. Poza konkretnymi jednostkami chorobowymi związanymi z układem oddechowym możemy wymienić jeszcze szereg innych czynników sprzyjających nadprodukcji flegmy. Ważne miejsce na tej liście zajmuje palenie tytoniu. To właśnie dym papierosowy w istotny sposób przyczynia się do nadmiernej produkcji śluzu. W przeprowadzonych badaniach ich autorzy nawet zauważyli, że osoby palące tytoń mają zwiększoną liczbę komórek kubkowych, które odpowiadają właśnie za produkcję śluzu w drogach oddechowych. Spodziewam się, że dla niektórych osób zaskoczeniem jest to, że obecność nadmiernych ilości śluzu w gardle może być skutkiem choroby refluksowej przełyku, co zostało potwierdzone w badaniach naukowych. Warto wiedzieć, że choroba ta może manifestować się nie tylko w postaci typowo przełykowych objawów typu zgaga, ale może również dawać szereg objawów pozaprzełykowych. Poza gromadzeniem się flegmy jest to pojawienie się również chrypki, suchego kaszlu czy świszczącego oddechu. Do nadprodukcji flegmy prowadzi też przebywanie w zanieczyszczonym powietrzu i w zapylonych pomieszczeniach, zbyt niska wilgotność powietrza w mieszkaniu, odwodnienie, a także długotrwałe przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach. Skoro już wiadomo, skąd biorą się nadmierne ilości flegmy, to teraz podam Państwu szereg wskazówek, co zrobić, aby się ich pozbyć z naszego organizmu. Wśród najprostszych rozwiązań, które będą pomocne w zredukowaniu nadprodukcji flegmy, mogę wymienić zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza w naszym mieszkaniu. Należy bowiem wiedzieć, że zbyt suche powietrze prowadzi do wysuszenia błony śluzowej wyścielającej drogi oddechowe, a to włącza mechanizm obronny, jakim jest właśnie nadprodukcja śluzu. Prawidłowa wilgotność powietrza w domu powinna wynosić około 50%. Aby sprawdzić wilgotność, jaka panuje u nas w mieszkaniu, można zaopatrzyć się w prosty wilgotnościomierz. Jeśli okaże się, że w domu powietrze jest za mało wilgotne, wówczas pewnym sposobem na zwiększenie wilgotności jest ustawienie w pokoju garnka z wrzącą wodą. Innym rozwiązaniem jest zawieszenie na kaloryferze ceramicznego pojemnika wypełnionego wodą. Oczywiście skutecznym, ale niestety droższym pomysłem jest nabycie nawilżacza powietrza. Jednocześnie należy też pamiętać o regularnym wietrzeniu mieszkania i to bez względu na to, czy mamy wiosnę, lato czy zimę. Bardzo ważne jest też zadbanie o nawodnienie naszego ciała. Gdy w naszym organizmie zaczyna brakować wody i dochodzi do odwodnienia, o które bardzo łatwo, wówczas ma miejsce gęstnienie śluzu, który powleka gardło i powoduje uczucie obecności lepkiej wydzieliny. Z kolei dostarczanie dużych ilości napojów pomaga nieco rozrzedzić flegmę i ułatwia jej usuwanie. Przeprowadzone badania wskazują, że w przypadku infekcji górnych dróg oddechowych lepiej mogą sprawdzić się gorące płyny, w tym np. ciepła herbata czy ciepła woda. Najlepiej, aby każdego dnia dostarczać około 2 litry płynów. W przypadku nadmiernie gromadzącej się flegmy, szczególnie u osób zmagających się z problemami z zatokami, pomocna jest też inhalacja soli fizjologicznej. Ta metoda nawilża drogi oddechowe, a także wspomaga rozrzedzanie zalegającej wydzieliny i ułatwia jej usuwanie. Aby skorzystać z soli fizjologicznej, należy zaopatrzyć się w specjalny inhalator, a całą procedurę wykonuje się zgodnie z dołączoną do tego urządzenia instrukcją. Jeśli ktoś nie posiada takiego sprzętu, to można zrobić też tak zwaną parówkę na zatoki. W tym celu należy zagotować wodę z solą niejodowaną w proporcji około 1 g soli na 100 ml wody, czyli na jedną łyżeczkę soli odpowiadają nieco ponad 2 szklanki wody. Następnie naczynie z wodą zdejmujemy z palnika, nachylamy się nad garnkiem, okrywamy ręcznikiem i wdychamy parę nosem, zaś powietrze wypuszczamy ustami. Tego typu inhalacje zwykle przeprowadza się 3-4 razy dziennie. Tu jeszcze dodam, żeby podnieść skuteczność działania takiej parówki, warto do sporządzonego roztworu dodać kilka kropli olejku eterycznego. W mojej ocenie najlepiej sprawdzi się olejek eukaliptusowy, olejek tymiankowy lub olejek z drzewa herbacianego. Na podobnej zasadzie działa płukanie gardła solą, które wspomaga usuwanie flegmy zalegającej w tylnej części gardła. Aby wykonać wspomnianą płukankę, należy rozpuścić pół łyżeczki soli w jednej szklance ciepłej wody. Przy czym najlepiej, aby była to woda przegotowana lub woda butelkowana. Tak przygotowaną mieszankę nabieramy do ust, a następnie delikatnie odchylamy głowę do tyłu, aby wpłynęła ona do gardła, zaś po około 30 sekundach wodę wypluwamy. Wiele wskazuje na to, że pewne korzystne efekty może przynieść też spożywanie oleju z czarnuszki, a to dlatego, że obecne w nim związki, w tym przede wszystkim tymochinon, działają przeciwzapalnie, przeciwdrobnoustrojowo, przeciwhistaminowo i pobudzają one aktywność układu odpornościowego. Badacze sugerują, że stosowanie oleju z nasion czarnuszki może hamować stany zapalne zatok i dróg oddechowych i w ten sposób łagodzić objawy zapalenia zatok. Jeśli ktoś z Państwa zdecyduje się na spożywanie oleju z czarnuszki, to zwykle stosuje się go w ilości 1 łyżeczka dziennie. Przy czym oczywiście ważne jest to, aby wybierać olej nierafinowany, niefiltrowany i zawsze stosujemy go na zimno. Na marginesie wspomnę, że jeśli moje filmy są dla Państwa wartościowe, to praktyczną wiedzą w pigułce dzielę się też w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Taka nazwa wynika z tego, że newsletter wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty. Aby się na niego zapisać, zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Tak jak wspominałem na początku filmu, przyczyną pojawienia się flegmy w gardle może być choroba refluksowa przełyku. Jeśli okaże się, że to właśnie refluks jest odpowiedzialny za taki stan rzeczy, wówczas należy wprowadzić szereg wskazówek, które pomogą złagodzić objawy tej choroby. Mam tu na myśli m.in. noszenie luźnej odzieży, redukcję masy ciała, jeśli zmagamy się z nadwagą lub otyłością, częstsze spożywanie posiłków, ale o mniejszych objętościach, unikanie potraw bardzo gorących lub bardzo zimnych, a także ograniczenie sięgania po produkty, które mogą nasilać refluks. Zwykle są to napoje gazowane, kawa, mocna herbata, soki cytrusowe, alkohol, napoje z miętą, produkty smażone, czekolada, kakao, przetwory pomidorowe, warzywa kapustne, czosnek, cebula, por, cytrusy, czereśnie, wiśnie i kiwi. Tu krótko wspomnę, że o refluksie nagrałem osobny film na kanale, a także przygotowałem o nim kompleksowy poradnik. Stąd w tych materiałach znajdą Państwo więcej szczegółowych informacji na temat tego, jak radzić sobie z chorobą refluksową przełyku. W walce z zalegającą flegmą pomocne mogą okazać się również niektóre zioła. W mojej ocenie warto zainteresować się przede wszystkim miodunką plamistą, która w medycynie ludowej jest wykorzystywana jako wsparcie leczenia chorób układu oddechowego. Zdaniem doktora Ożarowskiego, czyli polskiego wybitnego znawcy fitoterapii, odwar z miodunki plamistej wpływa korzystnie na stan błon śluzowych dróg oddechowych. Co więcej, wskazuje on, że obecne w miodunce składniki, tak jak saponiny i związki śluzowe, pomagają upłynnić wydzielinę zalegającą w górnych drogach oddechowych, jak również nasilają ruch nabłonka rzęskowego wyścielającego drogi oddechowe i poprzez wyzwalanie odruchu wykrztuśnego sprzyjają oczyszczaniu drzewa oskrzelowego. Tu dodam, że miodunka plamista sprawdza się przede wszystkim w przypadku chorób płuc. Tak jak wspominałem, z ziela miodunki przygotowuje się odwar. W tym celu należy zalać jedną łyżkę ziela 1,5 szklanką ciepłej wody i całość gotować przez 10 do 15 minut. Po tym czasie odwar przecedzamy i przenosimy do termosu. Odwar z miodunki zwykle stosuje się w ilości pół szklanki 2 do 3 razy dziennie. Innym ziołem, które może okazać się pomocne u osób z zalegającą flegmą, jest mydlnica lekarska. Jest ona zwykle stosowana w przypadku ostrego i przewlekłego nieżytu dróg oddechowych. Sprawdza się głównie w zapaleniu tchawicy i oskrzeli oraz w suchym kaszlu ze skąpą, gęstą wydzieliną. Saponiny znajdujące się w mydlnicy lekarskiej działają sekretolytycznie, czyli zwiększają wydzielanie rzadkiego śluzu, który rozrzedza zalegającą gęstą flegmę w gardle i oskrzelach, a przy okazji usprawniają ruch nabłonka rzęskowego, poprzez co ułatwiają odkrztuszanie. Tu jednak muszę podkreślić, że mydlnicy lekarskiej nie mogą stosować osoby z krwawieniami w przewodzie pokarmowym, a także osoby zmagające się z nieżytem żołądka, wątroby lub jelit oraz osoby tuż po przebytych operacjach jelit, dróg żółciowych i moczowych. Z mydlnicy lekarskiej przygotowujemy odwar poprzez zalanie pół lub jednej łyżki korzeni jedną szklanką wody, a następnie doprowadzenie do wrzenia i gotowanie całości przez 5 do 10 minut. Po tym czasie odwar odstawiamy na 15 minut, przecedzamy i spożywamy w ilości 2 łyżki 4 razy dziennie między posiłkami. W walce z zalegającą flegmą sprawdzi się też tymianek. Przeprowadzone badania pokazały, że poprawia on ruch śluzowo-rzęskowy w górnych drogach oddechowych, dzięki czemu usprawnia ich oczyszczanie. Poza tym według fitoterapeutów również i tymianek rozrzedza zalegającą w gardle wydzielinę i ułatwia jej odkrztuszanie. Dodatkowo związki znajdujące się w tymianku, tak jak tymol i karwakrol, działają przeciwbakteryjnie, co może pomóc w powrocie do zdrowia i tym samym pozbyć się przyczyny powstawania nadmiernych ilości pulfociny. Z tymianku sporządzamy napar poprzez zalanie jednej łyżki ziela 1,5 szklanką gorącej wody. Następnie całość odstawia się na 15 minut pod przykryciem, przecedza i spożywa w ilości 1/3 lub pół szklanki 2 do 3 razy dziennie. Spośród ziół pomocny jest też podbiał pospolity. Wyciągi na bazie liści podbiału zmniejszają podrażnienie gardła i krtani, a także powodują rozrzedzenie zalegającej wydzieliny w górnych drogach oddechowych oraz wspomagają ruch nabłonka rzęskowego, w efekcie czego ułatwiają odkrztuszanie. Odwar z podbiału stosuje się najczęściej w łagodnych nieżytach górnych dróg oddechowych, problemach w odkrztuszaniu, zapaleniu oskrzeli, a także w zanikowym suchym nieżycie gardła wśród palaczy tytoniu. Aby przygotować odwar, trzeba zalać jedną łyżkę liści podbiału jedną szklanką wody, a następnie całość gotować przez 3 minuty, odstawić na kolejne 10 minut i przecedzić. Tak sporządzony odwar z podbiału spożywamy w ilości 1/4 szklanki 5 razy dziennie między posiłkami. W mojej ocenie wspomniane przeze mnie przed chwilą zioła są jednymi z najbardziej skutecznych, jak chodzi o pozbywanie się zalegającej flegmy. Niemniej warto wspomnieć, że takie działanie wykazują jeszcze inne rośliny zielarskie. Bez szczegółowego omawiania tylko krótko podam Państwu, jakimi innymi ziołami warto się zainteresować. A są to babka lancetowata, biedrzeniec mniejszy, oman wielki, eukaliptus gałkowy oraz prawoślas lekarski. Jeśli są Państwo zainteresowani szerzej tymi ziołami, w tym przede wszystkim tym, jak je przygotować do spożycia, to proszę o komentarz pod filmem. W przypadku szerszego zainteresowania podzielę się takimi informacjami w jednym z kolejnych porannych dzienników zdrowia. Jak Państwo widzą, istnieje wiele różnych rozwiązań, których wdrożenie w zależności od przyczyny może pomóc nam w pozbyciu się zalegającej flegmy w gardle i drogach oddechowych. Poza tym, o czym już powiedziałem, oczywiście należy podkreślić, że korzyści przyniesie też unikanie substancji, które drażnią błonę śluzową wyścielającą drogi oddechowe. Stąd rzucenie lub ograniczenie palenia tytoniu, czy też rzadsze przebywanie na dworze, gdy obserwujemy okresowe, zwiększone zanieczyszczenie powietrza, również okaże się pomocne. Jednocześnie, jeśli interesują Państwa naturalne metody wspomagania leczenia chorób układu oddechowego, a także ich zapobiegania, to zachęcam do zapoznania się z materiałem, w którym opowiadam o ziołach, które są skuteczne w tym zakresie. Aby go obejrzeć, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.